programie Love Island, Wyspa Miłości, zostały już tylko 3 pary. Do finału dostali się Aleksandra i Adrian, Magda i Wiktor, Paulina i Andrzej. Widzowie już spekulują, którzy uczestnicy zostaną zwycięzcami. Kto zdaniem internautów wróci do Polski jako wygrany? Niektórzy twierdzą, że jedna para jest mocno faworyzowana przez Polsat. Love Island, Wyspa Miłości 4 wielkimi krokami zbliża się do finału. W ciągu kilku tygodni uczestnicy walczyli o prawdziwą miłość. W trakcie starań o odnalezienie swojej drugiej połówki bohaterowie reality show musieli stawić czoła wielu przeciwnościom losu. Teraz widzowie wiedzą już, że o nagrodę główną zawalczą 3 pary: Aleksandra i Adrian, Magda i Wiktor, Paulina i Andrzej. Zanim głosowanie zakończy się, musimy jeszcze chwilę poczekać. W mediach społecznościowych pojawia się wiele spekulacji na temat tego, kto oprócz miłości również pieniądze. Kto zdaniem internautów powinien wygrać 4. edycję programu? Love Island, Wyspa Miłości 4. Kto wygra? W internecie pojawiły się komentarze widzów na temat finału Love Island, Wyspa Miłości 4. Fani programu spekulują, komu uda się wygrać. Zdania w tej kwestii są podzielone. Najczęściej wymieniana para na Facebooku to Magda i Wiktor. Wśród użytkowników Instagrama dominuje jednak odpowiedź, że to Aleksandra i Adrian zasługują na wygraną. Paulina i Andrzej są faworyzowani? Temat Pauliny i Andrzeja również jest często podejmowany. Związek ten budzi wiele kontrowersji. Niektóre osoby, które śledzą to reality show, twierdzą, że wygrać powinien tylko Andrzej, bo to on walczył o swoją partnerkę. Ich zdaniem nie jest to relacja, która wytrzyma w prawdziwym życiu, bo kobieta kolejny raz może się rozmyślić, co robiła już wcześniej w programie. Mówiąc o tej dwójce, warto również przyjrzeć się, jak uczestnicy są traktowani w programie. Zdaniem części widzów para ta jest faworyzowana przez Polsat. Ciekawość budzi między innymi fakt, że tylko Andrzej miał 2 rozmowy z bliskimi. Paulina poznała nie tylko jego brata z żoną i córką, ale również rodziców mężczyzny. Inni uczestnicy łączyli się ze swoimi bliskimi tylko raz. Która para waszym zdaniem wygra 4. edycję Love Island? Wyspa Miłości? Dajcie znać w komentarzach.